Siema. Kolejna lekcja odnośnie tworzenia riffów. Temat rzeka, jak to zawsze powtarzam, temat rzeka. Tworzenie riffów. Powiedzieliśmy sobie już na jednej z poprzednich filmów, czy ewentualnie, jeżeli go nie widziałeś, to na filmach, które dopiero obejrzysz. My, riff to, powtórzę to zdanie jeszcze raz. Riff to jest ściśle... To jest zwarta formuła, określona formuła, ograniczona w czasie. Czyli to jest myśl, formuła, wyraz, riff, czyli jakiś schemat muzyczny, ściśle określony schemat muzyczny, który się powtarza w jakimś czasie. Czyli powtarza się w czasie, nie wiem, 4 taktów, 8 taktów, w zależności jaki mamy tempo, bo może być równie dobrze w jednym takcie, który jest... Też może być... Perkusja może tak bić, jeden takt nam będzie trwał tyle czasu i my sobie tam wsadzimy mnóstwo różnych motywów, albo będzie... Czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. No, perkusista tam zwykle już zakończa jakąś frazę jakimś przejściem, albo uderzeniem w rajda, albo w crasha, albo w czajne, albo otwierając hi-hat, różne rzeczy perkusista lubi, zaznaczając daną frazę, dany riff, bo nasz riff nie musi się zawsze trwać w tych 4 taktach. On może trwać w 8 taktach, prawda? Więc to jest bardzo ważne, że riff trwa w jakimś konkretnym czasie. Ten czas jest uzależniony od naszej jakby tej myśli, bo załóżmy, my mamy na przykład jakiś riff. Dobra, skupimy się na samym tworzeniu, bo to jest to, że to musi się zgrywać w czasie, musi być powtarzalne, to jest najważniejszy motyw. To, że tam perkusja, czy ma 3 kółka, czy 4, czy 8, to już jest jedna, to jest inna rzecz. Ja na przykład bardzo lubię tworzyć jakieś riffy w oparciu o rejon albo pustych strun. Pusty 0-2-2 albo gdzieś w środku, na przykład 5-7. Widać było tutaj powtarzalność, prawda? Mamy... I z powrotem to samo. Ja bardzo lubię używać właśnie też takich riffów, kwint, interwałów kwinta, czyli na przykład na najgrubsze struny u Ciebie, ja mam 7, ona trochę Cię może mylić, najgrubsza u Ciebie 6 i 5, 6 na 5, 5 na 7 progu. Dokładam sobie 5 strunę na 8 progu. Czyli uderzam najpierw obie i później tutaj piórkiem pojedynczym uderzaniem. Piąta na struna na 8 progu i później to. Najgrubsza 5, 7, 8. Napędową jest 5 próg na najgrubszej strunie. Siedem, pięć, osiem, pięć, siedem.
można byłoby zacząć. Ale zaczęliśmy od 5-7, więc się tego trzymajmy. Tutaj mam schemat 1-3 i później na najgrubszych strunach, na najgrubszej 1 na 5 3 i później robię slajd na 5 z 2 do 3. Czyli mamy jakieś rozpoczęcie, myśl rozpoczynająca i później taką myśl jakby kończącą, można powiedzieć. Teraz 3-5 to może być takie na przykład przejście przed refrenem, prawda? Bo teraz zmieniamy troszeczkę ten schemat, tą myśl. Musimy rozpocząć od jakiegoś głównego schematu, tak jak tutaj było na tym 5-7, to, który już zaczepia uwagę. I z powrotem wracam. Czyli ten riff się składał z dwóch schematów, dołożyłem później trzeci. Tutaj w tworzeniu riffów jest właśnie bardzo ważne to, żeby umieć wykorzystać różne też schematy, właśnie interwały, schematy interwałów, prawda? Bo co by było, gdybym zaczął na przykład nie 5-7, tylko 7-5. I jeszcze na przykład zejdźmy piętro niżej. Tak byłoby, gdybym zaczął od 5-7, od 7-5 na odwrót, czyli od tercji małej, a tak jak od kwinty. Bardzo często używam po prostu nuty napędowej. Tu akurat w tym riffie przed sekundeńką był najgrubsza pusta struna. A we wcześniejszym najgłębsza struna na piątym progu. Dźwięk A, raz dźwięk A. A w tym drugim riffie był akord E. Następny riff. We'll be right back.
zrobiłem tak, że głównym dźwiękiem jest dźwięk E, pusta struna najgłębsza. Na piątej siódmy próg, piąty. I później końcówka tego motywu jest najgrubsza 5-7. Czyli tu mamy ten schemat powtarzalny, prawda? 7-5-5-7-7-5-5-7-7-5-5-7. Na piątej i na szóstej strunie. A cały czas napędową nutą jest dźwięk E. Później zmieniłem nutę napędową jako dźwięk G. Zmieniając raz G, raz E, dodajemy już takiego właśnie takiego smaczku, takiego no nie tyle, że zmiany tonacji, co do rozszerzenia tej myśli, prawda? Bo gdybyśmy w kółko grali to... Troszeczkę zbyt duża powtarzalność jednego motywu powoduje, że tak coś tu jest nie tego. Tak samo jeżeli perkusista gra cały czas. Zaciął się. Dlatego perkusja zwykle robi co jakiś czas. Czyli jakby urozmaica ten motyw, żeby po prostu nie powodować jakiegoś kurde zaciąć, jakiegoś mindfucka, no nie? Więc tak samo właśnie to się dotyczy tworzenia riffów, że urozmaicamy go, tworzymy. Ja bardzo lubię to sobie też testować, bo na przykład spróbujmy teraz dźwięk E był głównym dźwiękiem, tym dźwiękiem napędzającym, później był dźwięk G. A zróbmy inaczej, zróbmy na przykład, że jest napędzającym jest E dalej, a dajmy jakiś inny, na przykład F. No tak blisko siebie, prawda, jest EF, to tak dość blisko siebie są te dźwięki. A spróbujmy dać FIS. No tak już to jest no FIS tutaj powiedzmy nie, może by nie pasował tej skali. Gram tutaj E, później FIS. A przejdźmy z powrotem teraz do G. Na tych najgrubszej strunie, bo mamy łatwy dostęp tu rozszerzając palce. Troszkę ciężej jest robić, gdyby nutę tą napędową brać ze struny, tutaj używamy siódmy próg, a tu nagle z ósmego, no nie? A spróbujmy. Czy najpierw E, a później tutaj zagramy na przykład C. Tak, tutaj kwestia jest, że łatwo się pomylić, łatwo coś innego rozkminić, ale widać, że mamy E i C, to w miarę też jakoś nie brzmi jakoś tragicznie. Więc poza tym możemy też zrobić inaczej, że cały czas używać nuty napędowej tej E, ale zmienić schemat, czyli mamy... We'll be right back.
Czyli aha, skoro tutaj troszeczkę mi tam nie wychodziło z tym C, z dodaniem C, ale z kolei zmieniłem schemat, znaczy urozmaiciłem schemat, rozszerzyłem go do 12 próg na strunie 5, 12, 10, 9 i 10 na najgrubszej, to mogę pokusić się, żeby ten dźwięk napędowy przesunąć zamiast na E grać na C w tym miejscu. To zobaczmy. Voilà. I tutaj właśnie zaczyna nam się troszeczkę tworzyć rozszerzanie właśnie tego riffu od riffu podstawowego do poszczególnych innych modyfikacji, bo tutaj cały czas trzymam się tego, co mi po prostu przyniesie głowa. Nie myślę tutaj, w jakiej to skali gram, że założenie, zanim zagrałem filmik, a to będę grać im w skali e-moll na przykład, więc tu będzie wszystko rozkminione. Nie. Teraz jest tak, że po prostu to, co po prostu jakoś mi przychodzi do głowy, coś rozkminiam, bo jeżeli na przykład zaczynam motyw grania od E, to ciężko byłoby później następne zrobić od F, bo tu mamy pół tonu. Więc jeżeli na przykład tutaj gram dźwięk D, to ciężko byłoby tutaj gdzieś na przykład główny motyw, żeby brzmiał w cis. Chociaż można byłoby się pokusić też, bo kto nie eksperymentuje, przepraszam, kto nie eksperymentuje, ten nie gra na gitarze. Spróbujmy zrobić zamiast C, zagramy B albo cis. Zagram te dwie wersje. Zagramy jako drugą wersję, zagramy B. No z B to nie brzmiało jakoś źle. Teraz twoje zadanie, rozkminiać riffy, pomyśl sobie, obejrzyj sobie jeszcze raz ten filmik, te wszystkie myśli, które tutaj próbuję chaotycznie ubrane zawrzeć. Oczywiście, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej szczegółów na temat teorii, skal i tak dalej, akordów i wszystkiego, to zapraszam cię do kupienia kursu gry na gitarze, Gitara od podstaw mojego autorstwa. Informacje w opisie. Bye-bye.